Cześć, witam w kolejnym vlogu z Anglii. Dzisiejszy vlog będzie z miasta Plymouth, położonego w południowo-zachodniej części Anglii, w hrabstwie Devon. Miasto liczy około 250 tysięcy mieszkańców i jest miastem portowym. Jest tutaj największy port w tej części Anglii, no a także jeden chyba z największych portów w ogóle w kraju. Jestem teraz mniej więcej w centrum miasta, znaczy dokładnie jest to centrum miasta, tutaj jest za mną port. No i zobaczymy, co tutaj takiego ciekawego w tym mieście można znaleźć. Na pewno ta okolica tutaj, gdzie teraz jestem, jest taką najbardziej odwiedzaną okolicą w mieście. Tutaj się życie całe toczy, tutaj jest najwięcej restauracji, barów, pubów i ogólnie tutaj najwięcej ludzi się kręci. Teraz jest już tutaj mój trzeci dzień właściwie, trzeci raz, gdy tutaj jestem w tej okolicy. Tam gdzieś w tle się będą przewijały inne klipy z poprzednich dni, gdy tutaj wieczorem i po południu więcej się ludzi kręciło. Dzisiaj natomiast jest rano i jeszcze jest trochę spokojnie. Wspominać, że Anglia to jest taki melting pot. Tutaj właściwie wszystkie narodowości można spotkać na ulicy. No i to się tyczy oczywiście praktycznie całego kraju, a zwłaszcza tych miast. Natomiast w porównaniu do Peterborough, tutaj w Plymouth jest dużo więcej też ludzi z innych krajów, którzy tutaj chyba odwiedzają miasto, bo tak na ulicach po prostu można spotkać. Tutaj ktoś po niemiecku mówi, tam ktoś po francusku, tam ktoś po włosku, więc na pewno to jest takie miasto bardziej przyjazne dla odwiedzających, no poza tym też większe niż Peterborough i więcej chyba ciekawych miejsc tutaj jest. Pierwszym ciekawym miejscem wartym odwiedzenia jest akwarium, które się mieści dokładnie w tym budynku, który się znajduje za tym homarem, krewetką, czy co to jest. Jest to podobno największe akwarium w całej Anglii. Bilet wstępu kosztuje chyba 20 funtów, czy coś koło tego, a więc zobaczmy, co tam w środku można znaleźć. Z tego, co się zapoznałem, to jest tutaj 4000 różnego rodzaju kreatur z mórz, z oceanów i wszystko jest podzielone na sekcje. Pierwsza sekcja to były wody tutaj miejskie, takie w tym rejonie Wielkiej Brytanii. Druga natomiast to jest taka bardziej ogólna, gdzie są różnego rodzaju ryby i inne kreatury z wszystkich wód w okolicy Wielkiej Brytanii. Pomiędzy tym wszystkim też można sobie wyjść na dwór. Tutaj jest jakieś miejsce, gdzie można sobie piknik zjeść. Ale ogólnie chyba przejście wszystkiego zajmuje około godziny, więc nie jest to aż takie duże, jak się można by było spodziewać, słysząc tylko nazwę, że jest to największe akwarium w Anglii.
ciekawym miejscem jest The Box, czyli chyba największe muzeum tutaj w mieście w Plymouth, które jest akurat darmowe, więc można tutaj za darmo wejść i się rozejrzeć. Jest sklep z pamiątkami, a także kilka wystaw, kilka galerii, które tutaj warto zobaczyć. Jest tutaj w muzeum kilka różnych sekcji. Pierwsza i chyba najciekawsza według mnie poświęcona jest zwierzętom, które żyją w okolicy, ale nie tylko, także zwierzętom, które żyją ogólnie na świecie. Ciekawa jest tam wystawa różnego rodzaju insektów, więc mamy tam motyle, ważki, jakieś inne pszczoły, osy i wszystko, co właściwie lata, przyczepione do takiej ściany, co robi naprawdę fajne wrażenie. Dalej kolejne sekcje to jest na przykład taki pokój poświęcony odkrywcom, którzy pochodzą z okolicy Plymouth. Mamy więc tam opisaną przykładowo wyprawę na biegun południowy Roberta Scotta, czy wyprawy Jamesa Cooka. Dalej jest kolejny pokój, ten gdzie jestem tutaj teraz. I tutaj mamy opisaną rolę, jaką pełnił port Devonport, który jest bazą marynarki wojennej brytyjskiej podczas II wojny światowej, także podczas wojny o Falklandy i podczas innych wojen w przeszłości. Na piętrze mamy też taki pokój z archiwami, gdzie są różnego rodzaju książki, które można sobie wypożyczyć i tutaj trochę posiedzieć i poczytać. Natomiast jest też kilka takich różnych historii opisanych, z których najciekawsza jest chyba o meczu piłkarskim, gdy drużyna brazylijska Santos tutaj przyjechała zagrać mecz towarzyski z lokalną drużyną Plymouth Argyle. Ta w ogóle drużyna z Plymouth jest dosyć ciekawą drużyną, bo Plymouth to jest największe miasto w Anglii, które nigdy nie miało drużyny piłkarskiej grającej w najwyższej lidze piłkarskiej. No i pewnego dnia tutaj był mecz towarzyski, że Pele przyjechał z zespołem Santos i przegrali 3-2. Dalej jest jeszcze mały pokój z malarstwem, więc są tam jakieś obrazy malowane chyba przez lokalnych artystów. Natomiast ostatni taki ciekawy pokój to jest poświęcony mediom, czyli telewizji, kinu i no, różne tutaj aparaty są, na przykład kamery, i przedstawione to jest całkiem fajnie, jak to kiedyś w przyszłości tutaj w Plymouth wyglądało. Są też przykładowo tutaj jakieś 3 siedzenia z najstarszego kina w mieście, pochodzące z lat 1860. We'll be right back.
Od akwarium, jak się dalej idzie wzdłuż rzeki, to jest rzeka, która się nazywa Plym, ona tutaj wpada do morza, a właściwie do kanału La Manche. Kanału La Manche, który tutaj zaraz się przekształca w morze bodaj celtyckie. Tutaj jest taka całkiem fajna promenada, którą jest naprawdę ładnie sobie tutaj trochę pochodzić, bo widoki są świetne i z jednej strony tutaj jest też królewska cytadela. Czy na samą cytadelę można wejść, to nie wiem. Ale spodziewam się jednak, że nie, bo nie ma tutaj właściwie w ogóle ludzi. No ale w razie czego wejdę tam na górę, upewnić się w ogóle, co to jest za budynek. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu takie wydzielone miejsce, gdzie niestety nie ma wstępu. Tak, sama cytadela niestety zamknięta, to znaczy ona w ogóle nie jest przeznaczona do odwiedzania. Przy głównej jej bramie stoją żołnierze z karabinami, więc to jest chyba miejsce ciągle używane przez, nie wiem, wojsko może brytyjskie. Kto to wie? Natomiast ten budynek cytadeli został zbudowany tutaj za czasów króla Karola II w XVII wieku jakoś. I miał za zadanie oczywiście bronić dostępu tutaj do Anglii. Jak się idzie dalej, docieramy do takiego ogromnego parku, który się nazywa Plymouth Hoe. I jest to taki największy trawnik tutaj w mieście, gdzie jest cała masa ludzi, którzy sobie po prostu siadają na trawie i chillują. Tutaj też najważniejszy i najsłynniejszy budynek, czy symbol tego miasta stoi na środku tutaj. Nazywa się to Smeaton's Tower. Latarnia ta została zaprojektowana przez Johna Smeatona i powstała w 1759 roku. Ona stała gdzieś w morzu, jakieś, nie wiem, kilkanaście chyba kilometrów gdzieś przy brzegach Cornwallii. Natomiast około roku 1877 czy 1880 wody, które tam były, jakąś ją tak zaczęły podmywać, że trzeba było ją po prostu zdemontować. Ale z racji tego, że ona była taką dosyć solidną, dobrą konstrukcją, zyskała jakąś tam renomę i postanowiono ją przenieść. Przeniesiono ją właśnie tutaj. Kamień po kamieniu, powoli wszystko zostało przeniesione i ona została od nowa tutaj odbudowana. Więc wygląda tak, jak wyglądała wcześniej w XVIII wieku. Dobrze, nachodziłem się już trochę, przeszedłem całą tę promenadę, pora teraz wracać chyba. Myślę, że widziałem już wszystko, co tutaj miasto Plymouth ma do zaoferowania, przynajmniej wszystko, co sobie zaplanowałem. A więc znaczy to, że pora już kończyć dzisiejszego vloga. Jeszcze będą chyba dwa z Anglii w tej całej miniserii angielskiej. Natomiast kolejnym razem widzimy się, tak jak poprzednio, z Tajlandii. Także dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.